Witam serdecznie, dzisiaj do wygrania skin. Jak chcesz oczywiście go zdobyć, sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem. Oglądaj film do końca, żeby poznać hasło konkursowe. No i oczywiście użyj kodu CROCS na CSGO skins, jaka są pełnoletnie jesteś, logujesz się z linku subsu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony życzek i tutaj wpisujesz kodzik CROCS i przez likes skrzyneczka na star za free i 10% więcej do każdej wpłaty. No i oczywiście osoby, które wpłacają z kodem CROCS mają szansę wygrać takie piękne skiny, między innymi Koska, więc zapraszam serdecznie do wzięcia udziału, jak oczywiście osobą pełnoletnim jesteś. Zapraszam Cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROCSI otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. My dzisiaj mamy 12 koła, tak? 12 koła, tyle też mieliśmy ostatnio. Udało nam się jakimś cudem skombekować, więc zobaczmy, jak nam pójdzie teraz. Dawno tutaj nie kręciłem skrzyneczką, nie będę mówił, że nie. Wjedziemy w 3 takie skrzynki, jest to 6000 zł, więc no, liczymy, że tutaj ta skrzynka Radiation na trybie Jester, no pokaże, że tak powiem, pazura. Co tu mamy do trafienia w ogóle? Też i tam, no 15 koła. Taki Flip Knife, Gamma Doppler Emerald, no i niestety, no powiem tak, no to już jest deklasacja w pierwszej skrzyni, 7200 zł. Szkoda, że nie na moje konto, ale poczekaj, bo mi spada teraz Emerald i to jest w tym momencie moje, no żeby tutaj mój przeciwnik nic nie dostał. Ta szermeczka dla nas, stary, to jest 20, to jest 30 tysięcy, to jest 30 tysięcy z tej jednej bitwy dla nas. No i powiem tak, no zaczynamy fantastycznie ten odcinek, no ten Flip Knife ugotował, naprawdę ta skrzynka ugotowała, no i 35 koła. Na naszym koncie fantastycznie. Wjeżdżamy w kolejną jakąś tutaj bitwę. No możemy, myślę, wjechać teraz w skrzynki Gemstone. 1680 kosztuje jedna taka. No za 5, no takie 8400, więc sobie tutaj wrzućmy tą skrzyneczkę w sztukach oczywiście 5. No i zobaczmy, jak ta bitwa, że tak powiem, zechce tutaj zakręcić, czy na naszą korzyść, czy może nie, bo nie zawsze oczywiście można wygrywać, tak? Zobaczmy, pierwsze otwarcie, no niestety puściutko, może tutaj powinienem na tym trybie Jester wrzucić, no ale dobra, to najwyżej potem zobaczymy, jak się potoczy ta bitwa, no i jest niestety Talon Doppler, face jedyneczka, 4300 na konto mojego przeciwnika. No i będzie ciężko do tego wrócić, no nie będę mówił, że nie, strata w tym momencie, 3 koła, zobaczmy, no jeszcze bajonet, no nie, no to jest GG, to już, tak powiem, no nie da się tego odratować, tak, nie wiem, co by musiało się stać, żeby w ogóle tutaj jakkolwiek móc nawiązać walkę z moim przeciwnikiem. No niestety Reaper nie, 26 tysięcy, stary, dawno nie miałem tyle, co z Guskinsiem, jest tak, którym się przyjęzyczyłem, ale no dobra, wiecie, może teraz faktycznie ten tryb, nie, to jest, nie no, to jest przesada, jedno mogę otworzyć, ok? Jedno mogę otworzyć, ale nothing more, bo czuję, że się jeszcze wyzeruje, mam takie dziwne wrażenie, no mam nadzieję, że tutaj, no ta skrzynka ugotuje, zobacz, jedno, jedyne otwarcie, dałem jakiegoś rubiego czy coś, ok, jest Black Pearl, jest to bitwa, 400 na plus, no powiem tak, no, ryzyko względem tego, co dostaliśmy, bo ja się nie opłacało, tak? Ale dreszczyk emocji był. To oczywiście najważniejsze. No dobra, no to może skrzynka z nożami na trybie tutaj Jester. Myślę, że możemy w 4 takie skrzynki wjechać. Jest to 12 tysięcy. No i zobaczmy, jak ta skrzynka właśnie Knife nam tutaj zarzuci. Chcę oczywiście bota i samu. Zobaczmy, najlepszy item w tej skrzyni. Black Pearl M9 za 15 do nawet 50 tysięcy. Tyle ten nóż kosztuje? No powiem tak, chcesz w dwójce, jakoś on chyba wygląda, ale w normalnym, że tak powiem, znaczy normalnym, no w CSGO, to chyba nigdy się nie spotkałem z osobą, która miała po prostu jakikolwiek nóż Black Pearl, nie? No jakiś tam Ruby, może z raz, dwa mi się zdarzyło zobaczyć, nie? Ale Black Pearla to ja nigdy w życiu nie widziałem na oczy. Ale no, tej wygranej też nie zobaczę na oczy, bo dostaliśmy potężnie na dziurę. No i z 30 tysięcy, które miałem, 35, zostało nam 15. No i powiem tak, no jest lekka chujnia, nie będę mówił, że nie. Nie będę wjeżdżał w skrzynki, ale to jest ulepszone. Ale może... Ej! Jakaś nowa skrzynka, ty! 1500, no dobra, no se zarzucę se 4, albo nawet 5, no i zobaczmy, z czym to się je. Zobaczmy, 1500, jedno takie otwarcie, wrzucamy bota i samu, no i zobaczmy, jak nam zakręci. Do trafienia już widzę Butterfly jakiś, czy to jest najdroższy item? Najdroższy jest Karambit Autotronic, do nawet 10 tysięcy, no dobra, zobaczmy, jak ta skrzynka ugotuje, co to w ogóle jest jeszcze do trafienia, no jakieś jabłka, boom, to kosztuje 1500 zł faktorynią, 3 skrzynki jeszcze, tutaj póki co, no tak,
średnio bym powiedział, naprawdę mocno średnio leci. Zobaczymy, że jeszcze jak już te karambi, to zobaczymy, no, ale co jest no, jedynie Bloodsport, który kosztuje 650 zł, no i ostatnie otwarcie, no patrz, no i wykrakałem, spada ten karambi Autotronic, tylko no niestety znowu to nie jest bitwa dla mnie, no i zostało mi 8 tysięcy, no i powiem tak, no wbijam się all-in, jeżeli tutaj ten all-in nie zadziała, no to, no co mam powiedzieć, no skiełbasiłem sprawę, tak? No się przyznam, 3700 za 7 takich skrzynek, no i zobaczmy, czy te hydry jakoś nam tutaj ten film podratują i oddadzą chociaż troszkę, co pan prowadzący nieumiejętnie przepierdolił. Zobaczmy, 7 otwarć, hasło konkursowe. Czy lubisz otwierać skrzynki procentowe? Napisz w komentarzu. A my, no zobaczmy, jak to właśnie procentułeczki nam oddadzą. No póki co, 2 otwarcia i totalnie pusto. A tutaj oczywiście liczymy na hydrę. No w ostatnim odcinku ze Skinsa, no sypnęła nam hydra za 12 koła Factory New. Mam nadzieję, że tutaj będzie powtórka z rozrywki, chociaż no tutaj tak naprawdę teraz nawet ten najgorszy stan tej hydry by mnie satysfakcjonował, no bo jakby spadła, no to na pewno byłaby droższa niż ten karambit i wtedy poszłoby, że tak powiem, no jego skiny dla nas, tak? Więc te 12 koła podejrzewam, żeby było, bo nie wiem ile hydra kosztuje najtańsza, no ale no wiem, że minimal wear kosztuje 10 koła, no i no zostało mi na ostatnią bitwę, więcej już nie będę w stanie zakręcić. Zróbmy to po prostu, zróbmy na 3 osoby. No jak mamy ryzykować, to zaryzykujmy, no jak mamy dostać na dziurę, jak mamy te sromotnie przypierdolić, no to po prostu to zróbmy, tak? Wrzucamy losowego bota jako drugiego, no i zobacz, jedna hydra, no tu już bym celował w dwie. Jednak mimo wszystko, jak mamy 8 skrzynek i jeszcze bitwa na 3 osoby, to idealny scenariusz dla mnie w tym momencie to jest tak. Spada mi hydra w faktoryniu za 12 koła, spada jakiś gorszy stan moim przeciwnikom i jest ok. I my jesteśmy zarobieni. No póki co, no, no niestety no nie brałem scenariusza, gdzie moim przeciwniku spadnie na przykład karambit slotter i że mi spadnie goodnight za 1000 zł. Ale spokojnie, no mamy jeszcze 3 skrzynki przed nami, 4, nie, 3, więc powiem tak, w tym momencie to tylko Factory New nas ratuje, chyba że jakiś minimalware. Ostatnia skrzynia, czy to się wydarzy, czy zostaniemy frajerami tego odcinka, tracąc 35 tysięcy, oczywiście, że tak.